Finisaż wystawy Sawanna fotografii Andrzeja Maciejewskiego, który odbył się w galerii pod wieżą na Zamku Piastowskim, był okazją do spotkania z autorem wystawy, który opowiadał o swoich podróżach w głąb Czarnego Lądu. Afryka w ogóle to jest moja wielka pasja, moja wielka miłość. Dosyć humorystycznie zawsze mówię, co było przyczyną tych moich zainteresowań. Otóż zainspirował mnie do tego ojciec. Ojciec od najmłodszych lat opowiadał mi o swoim pobycie w Afryce, o swoim pobycie na sawannie, o swoich wyczynach wielkie na sawannie. I całe życie byłem karmiony tymi historiami ze strony taty, dopóki nie dorosłem i nie zrozumiałem, że ojciec nigdy w Afryce nie był, oczywiście. Ale to ziarenko już zakwitło, już po prostu tego bakcyla połknąłem, no i poszedłem tą drogą. Poza tym to, co bardzo silnie na mnie też wpłynęło, na moją wyobraźnię, na moje pojmowanie Afryki, to była lektura książek Karen Blixen, zwłaszcza Pożegnanie z Afryką. No i na to wszystko jeszcze się nałożył przepiękny film pod tym samym tytułem. No i po prostu tak to się wszystko zaczęło. Andrzej Maciejewski jest doktorem nauk prawnych i wykładowcą akademickim. Od lat szczególnym sentymentem darzy afrykańską przyrodę, zwłaszcza życie zwierząt na sawannach Kenii i Tanzanii. Efekt jego wyjazdów do strefy równikowej to kilkanaście tysięcy fotografii, z których wybrane pozycje prezentował na wystawie. Jego fotograficzny dorobek poświęcony jest życiu zwierząt afrykańskiej sawanny, a także zwyczajów i kultury ludzi tam zamieszkujących. Też zdradzę rok tajemnicy, że żona pana Andrzeja także podróżuje po świecie. Z kolei główny cel jej podróży to Japonia. W przyszłym roku planujemy wspólnie z antropologami z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze prezentację takiej wystawy o Japonii. Być może właśnie tutaj jeszcze państwo maciejewscy nas odwiedzą i podzielą się z kolei swoimi relacjami z tego już dalekiego wschodu. Wystawa jest jeszcze do 8 października, kto nie dotarł do galerii pod wieżą ma okazję.